26,73. Z numerem startowym numer 3 mamy Chaberskiego Marcina i Daniela Chaberskiego. Witamy bardzo serdecznie i dajemy sygnał do startu. Zawodnik rozpoczyna, dojeżdża do bramki startowej i już rozpoczął drugi nawrót. Ma pani baterię do tego? Halo? To nie, zawodnik kontynuuje przejazd. Jak na razie ma przejazd bezbłędny, spokojnie ułożone konie. Widać, nie śpieszy się, zależy mu, żeby to przejechać spokojnie. Po pierwszym przejeździe zawodnik miał 9 miejsce. Także mam nadzieję, że drugi przejazd będzie lepszy. Chcę tylko podkreślić, że w zasadzie wszyscy zawodnicy poprawiają czas swojego pierwszego nawrotu. Wynika to z tego, że już bardziej znają trasę. Konie są bardziej już uspokojone i mamy nadzieję, że ten zawodnik również swoje 9 miejsce poprawi. 7 przeszkoda przyjechana prawidłowo, 8 i 9 również i prawo wolta na 9 przeszkodę, której nie udało się pokonać prawidłowo. Mamy jedną zrzutkę, 10 przeszkoda przyjechana prawidłowo i zawodnik zbliża się do kolejnej przeszkody, którą będzie slalom kilkoszłonowy i mamy nadzieję, że będzie wszystko bez problemu pokonane. O, już ten slalom się widać rozpoczął, z jaką ładną gracją te konie pokonują ten slalom. Jest to małe utrudnienie, bo to trzeba dużo umiejętności, żeby nie rzucić tej piłeczki, żeby tak konie poszły, jak wymaga tego położonka. Zawodnik zbliża się do przeszkody 13. Widać, w tej chwili nie ma żadnego problemu z pokonaniem tej przeszkody. Te przeszkody bardzo luźno rozstawione. Na poważnych zawodach maratonowych są tak często, gęsto te przeszkody usytuowane, że bez możliwości nadrzucania nie ma możliwości po przejechania takiej przeszkody. I jak widać, zawodnikowi idzie ta przeszkoda. Pokonanie tej przeszkody bardzo dobrze. Ostatni szłon F przejechał prawidłowo i galopem ruszył do 14 przedostatniej przeszkody, którą pokonał prawidłowo. W galopie nawrót na lewą rękę i 15 przeszkodę w galopie wyciągniętym już wtedy, ale to mściło w jakości i zakończyło się to rzucenie jednej piłeczki. Zawodnik